Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu w Budapeszcie. Młody farmaceuta Gedeon Richter w niewielkiej aptece pod Orłem rozpoczął wytwarzanie medykamentów. Dziś firma, która nadal nosi imię założyciela, jest jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. W ciągu zaledwie 20 lat niewielka rodzinna apteka rozwinęła się w nowoczesny zakład produkcyjny. Wkrótce powstało 10 zagranicznych oddziałów firmy, a leki marki Gedeon Richter były dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie. Podczas II wojny światowej firma poniosła olbrzymie straty, w tym również śmierć założyciela. Powojenna odbudowa i odzyskanie pozycji w środowisku farmaceutycznym możliwe były dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu osób. Firma stale inwestowała w rozwój swoich fabryk i laboratoriów, korzystając z wiedzy i doświadczenia wybitnych naukowców, a wdrażane innowacje zapewniły koncernowi światowy rozgłos. Kiedy w latach 90. Richter na nowo mógł podjąć współpracę z krajami zachodnimi, skutecznie skorzystał z tej szansy. Konsekwentnie zdobywał kolejne rynki na niemal wszystkich kontynentach. Od początku lat 90. rozwija się również tu, w Polsce. W 2002 roku Richter połączył swoje siły z Polfą Grodzisk, zdobywając tym samym partnera z olbrzymim doświadczeniem i bogatą tradycją produkcji leków. W Polsce koncern zatrudnia około 1000 osób. Są wśród nich wybitni specjaliści zarówno w dziedzinie farmacji, nowych technologii, jak i biznesu. Dzięki innowacyjnym metodom wytwarzania z nowoczesnych linii produkcyjnych schodzą leki najwyższej jakości. Od ponad 100 lat, niezależnie od sytuacji politycznej i gospodarczej, firma Gedeon Richter wierna jest idei swego założyciela. Skutecznie chroni ludzkie życie i zdrowie, troszcząc się o obecne i przyszłe pokolenia.